Witam szanowny zebrany w kolejnym odcinku z Gwinta. Słuchajcie, żądza krwi dzisiaj. Wieśniakom udało się przedostać do zamku, ale odtąd byli zdani na siebie. Jakie mieli szanse na zwycięstwo bez pomocy Wiedźmina? Niewielkie, rzecz jasna. Zwłaszcza, że bestią przewodził ogarnięty żądzą krwi wampir wyższy. Przerażeni chłopi usłyszeli, jak bruksy wymawiają jego imię. Emil Regis Roelek, Tertiew Godefroy. No i tak, Regis zawsze transformuje się na początku rundy, zmieniając swoje zdolności, a także reaktywuje się. Jeśli Regis stworzy szczury w twojej talii, dobieranie kart stanie się ryzykowne. Katakany wyjątkowo upodobały sobie krew Krasul z Bokler. Wykorzystaj to. No, zobaczymy, z czym to się ja. Wyłaź! Wiemy, że tu jesteś! Dostała do domu. Doskonale. No i co? Wybaczcie bezpośredniość, ale wasz zapach jest oszałamiający. Jest Regis. O, rzeszczy, kurde. Sorry za Steam. Wygłodniały Regis. Fatum nieustępliwa. Rozmieszczenie. Rzuć zagrożenie. Aha, bo teraz to się nazywa zagrożenie, nie pogoda, dobra. Mgłę na wszystkie rzędy po przeciwnej stronie. Zemsta. Reaktywuj swojego dowódcę i przenieś go we wstawionego Regisa. Wstawiony Regis. Okej, okay, spoko. No dobra, czyli mgła tylko. Co ty robisz? Na początku każdej tury stwórz w twoje ręce kartę późnych żniw. Zrób tak nawet po użyciu twojej karty dowódcy. Co to jest? Stwórz jeden z wariantów tej karty, a to? Zagraj trzy najsłabsze jednostki stali. Wzmocnij o 10 najsilniejszą jednostkę stali i ją zagraj. Stwórz brązowego parobka i daj mu tarczę. Spoko. Aha, czyli każdej rundy dostajemy takie coś. Fatum nieustępliwe, dopóki ta jednostka znajduje się na polu bitwy, za każdym razem, gdy pojawi się sojuszniczy parobek, wzmocnij go o 2. Rozmieszczenie, wzmocnij wszystkich sojuszniczych parobków o 2. Tej jednostki nie da się zranić. Aha, ale ręce w talii, czy tych na stole? Mogę wzmocnić, nie wiem. Nie wiem, ale no nie mam wyjścia. Nie możemy teraz się wycofać! Będzie mów, czy nie? Jesteś silniejszy niż pozostali. Dobrze. Nie zbufował mi bez sensu. Co to było? Fala szczurów. Cóż, 5 szczurów w talii przeciwnika, spoko. Za każdym razem, gdy pojawi się sojuszniczy parobek, wzmocnij tę jednostkę o 2. Rozmieszczenie. Daj tej jednostce 2 punkty pancerza, wzmocnij tę jednostkę o 1 za każdego innego sojuszniczego parobka. A to wzmocni każdego parobka w ręce. No dobra, zaczniemy od tego. Więcej! Chcę więcej krwi! What? Co to było? Przenieś losowego, brązowego lub srebrnego wroga do swojego rzędu walki wręcz. A zabrał mi chłopa! O ty, dziadu! No dobra, tutaj bufik. Co krowa robi? Stwórz 3 kosynierów na spodzie talii. Wzmocnij wszystkich kosynierów w talii o 1. Dawać. To stwórz 2 mniejsze kruki. To usuń zagrożenia z tego rzędu po twojej stronie i wzmocnij losowy... Aha. To by wyjaśniło. Powinien zagrać jako pierwszy. Zrobię grom. Daj 2 punkty pancerza 3 sąsiadującym jednostkom i wzmocnij je o 3. No spoko. Wzmocnij 2 sąsiadujące jednostki. W kółko to samo. No to tak. Aha, bo najpierw powinienem tego zagrać. Ja to już nie. Chociaż nie, w sumie właściwie bez różnicy, bo on i tak się tutaj zbuchuje. Co ty mi żresz? Brązową lub srebrną jednostkę stali przeciwnika. Ale chamstwo. Zagraj 3 najsłabsze jednostki stali. Wzmocnij o 10 najsilniejszą jednostkę stali i ją zagraj. Brązowy parobek starczą. Nie, zagramy sobie najsilniejszą.
No dobra, to możemy spasować. Mamy więcej kart. Nie powinno być jakiegoś większego problemu. Tylko, że się Regis zmienił. Twoja krew jest wyborna. Wstawiony Regis. A propos Regisa, to zresztą zobaczycie. Bo prawdopodobnie do tego odcinka będę doklejał opening, bo chyba za długi nie będzie. No mniejsza. Zagraj wszystkie szczury ze wszystkich lokalizacji do losowych rzędów po swojej stronie. Reaktywuj swojego dowódcę i przemień go w pijanego Regisa. Stwórz jeden z wariantów tej karty. No dobra. Zagramy sobie te trzy najsłabsze jednostki. Szczur. Szczur. Kółko to samo. Aha, jestem pierdoła, powinienem zagrać go do środka. No mniejsza, ale przynajmniej dwa szczury. Aha, tak to działa. Myślałem, że moich to nie ruszy. Nie no, spasuje to bez sensu. Bez sensu. Mamy 12 kosynierów w deku. Szału nie ma. Jeszcze. Jeszcze. Co jeszcze, jeszcze? Teraz ma 15. Kosynier 3, brak umiejętności. Za każdym... Aha, rozmieszczenie zaraz za każdego sojuszniczego parobka. Dobra. Tu bym mógł trzech sobie wyciągnąć. Ale myślę, że najpierw sobie zagram takiego. Jeszcze jeden może taki. Aha, oni strzelają sobie sami. No dobra, to jak strzelają, to fajnie. Jak strzelają... Aha, on też strzela. To już jest gorsze, że on też strzela. Ale dobra, nie ma tragedii. Co zrobiło? Potępienie. Fajny art. Biała karta. No mniejsza. Wzmocnij dwie jednostki. Powinny strzelać. Tak, strzeliły. Bardzo dobrze. No nie! Ale mnie coś takiego nerwuje. No już tego nie wygram. No na pewno tego nie wygram. Brązowy parobek, najsilniejsza jednostka, trzy najsłabsze, jedynie. Nie wygram tego. Dobra, to spróbujemy jeszcze raz w takim razie. Ale ta trzecia tura może być problematyczna. Wieśniakom udało się. Trzeba przyznać, że ten event jest trudniejszy od Mahakamskiego. Wyłaź! Dostała do... Dobra. Wybaczcie. Teraz tak. Najsłabsze jednostki, czyli to jest kusznik, kosynierzy i agitatorzy. Dobra, najpierw to. Żeby pozbyć się tej pogody. Dostaliśmy buffa do kusznika. Dostaliśmy szczury teraz do ręki. Znaczy do talii. Zagramy sobie krowę. Więcej! Chcę więcej! On nam zabierze krowę prawdopodobnie. Nie, zabrał tego, okej. Okay. Ten mi nie jest już potrzebny. Wzmocnij każdego parobka w ręce o jeden. Dawać. Kruk. Czyli jeszcze jeden taki. Niech bufuje, przyda się. A mógłbym zagrać grom, który daje mi... na 9. Dobra, to jak 9 to 9, on nie może spasować, jak spasuje to... A to jest wredna karta. Zonesowego brązu... Nie no, to może ten. Chyba, że taki. Marnuje się w wojsku. Taki lepszy, bo mamy jeden punkt więcej dzięki temu. To nam znowu coś zjadł. Chłopa. Mogłem wyciągnąć
trzy karty. Co mi to daje? Nic, praktycznie mi to nie daje. Rzucę sobie takie. Dobra, nie przebił. Więc ja bym to spasował. O, on też. To bardzo fajnie, mamy przewagę. Jednej tury. Jednej rundy. Twoja krew jest wybór. Wiem. Wiem, że moja krew jest wyborna. Ten Regis mnie tutaj ciekawi. Dobra, teraz szczury powinien wyciągnąć, tak jest. Teraz szczurów my już nie dobierzemy. 23 punkty, mamy straty. Będziemy mieli 3 takie karty, plus tego gościa. No dobra, ja bym to spasował. Wyciągniemy sobie 9 kart, 9 parobków. Plus ci kusznicy powinni dobrze strzelać, więc myślę, że na ostatnią turę jesteśmy dość nieźle przygotowani. Jeszcze mniejszy kruk. Jeszcze. Wzmocnij wszystkie sojusznicze kruki, mniejsze kruki i jeszcze mniejsze kruki. Spoko. Tylko tych wampirów się trochę obawiam. Żeby mi nie poniszczył tutaj za dużo. Aha, no dobra, to zagramy sobie tego. Nie możemy teraz się wycofać. Skoro jego nie można zranić, to zagrywając kuszników, on nie będzie ich zabijał tymi badziewiakami. No tego może zabić. Tego wiadomo, że może zabić, bo... No właśnie. Więc mocny... Aha, za każdego... A to mogę go zagrać. Noż! Dobra, i strzelamy. On go nie zabije tym. Może coś zjeść. To mnie w tym momencie nie boli. Dogram sobie drugiego takiego. Oni będą tutaj ładnie strzelać. Oj, tak się nie bawimy. Bufik. I strzały. Chyba to wygramy. Trzy najsłabsze jednostki. Błąd. Teraz jest bez różnicy. Ale wygraliśmy. To raczej tak na luzie. Bo jeszcze możemy sobie dograć i go trochę pomęczyć. Od zasiewu do żniw nie każdy będzie żyw. Ile punktów w ogóle jesteśmy w stanie zrobić? 48 punktów przewagi. Jak ja mogłem to wtedy przegrać? Wybaczcie, nieco kręci mi się w głowie. Muszę usiąść. Regis dostał w łeb. Teraz jest pijany! Co wy robicie? Idioci! Trzeba go poćwiartować i zakopać! Szybko! No po tym to dopiero będzie bolała głowa. Regis tam sobie nic z tego nie robi. Dobra, udało nam się zrobić... O, nowy awatar, Regis, fajnie. Udało nam się zrobić... Przysłowie, częste picie skraca życie. Regis w bolesny sposób przekonał się o jego słuszności. Z początku wydawało się, że nic nie może go powstrzymać, ale wampir pił i pił, niepomny na odurzające właściwości przesączonej alkoholem krwi. W końcu Regis padł na ziemię bez ducha. A chłopi wykorzystali okazję i porąbali go na kawałki i zakopali. Oczywiście to było za mało, żeby zabić wyższego wampira, ale dość, aby przekonać go do abstynencji. A zawsze jakiś sukces, zawsze jakieś osiągnięcie. Dobra, słuchajcie, jako że mamy 15 minut odcinka, dobra robota, jeśli szukasz większego wyzwania i chcesz odblokować kolejne nagrody, to spróbuj swoich sił w trybie mistrzowskim. Oczywiście spróbujemy swoich sił w trybie mistrzowskim. Ale słuchajcie, jako że mamy 15 minut odcinka, trochę krótko, to stwierdziłem, że ten opening 25 beczek dokleję do
dzisiejszego odcinka. Tak więc w tym momencie bardzo serdecznie zapraszam was wszystkich na opening beczek. Zobaczycie, co mi wyleciało po zmianie sezonu. Więc ja się już z wami powoli żegnam, bo opening, jak wiecie, będzie bez komentarza. Zapraszam i widzimy się już niedługo.